life would move slower. Oh, you would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen, secretly imagine. They could never tear us apart. Too young, too cold. This is our story. Dzień dobry, cześć, czołem, z tej strony Patryk, a dziś gramy kolejny odcinek z Road to Legend, a więc pewnie zastanawiacie się, dlaczego w sercu zespołu Road to Legend nie ma Stevena Gerrarda. No, odpowiedź pewnie jest prosta, jak już wielu z was się domyśliło po tytule. Steven Gerrard został zmieniony na Stevena Gerrarda in form, a więc zwiększone pro zawodnika, więc bardzo się cieszę. Teraz Steven Gerrard będzie miał 84 overall, a więc kariera, seria Road to Legend nabierze większych rumieńców, ponieważ ten zawodnik był warty 80 tysięcy i za wsparcie dziękuję fabryce Coins.tv, która wspomogła mnie tym, bym mógł mieć Stevena Gerrarda. No i oczywiście na test player Stevena Gerrarda zapraszam was na fabrykę Coins. No i Steven Gerrard od razu pierwsza styczność z piłką, a ten wpisuje się na listę strzelców jeszcze z takiej dziwnej pozycji, bo naprawdę to nie był łatwy strzał, żeby strzelić taką bramkę, no ale Stevie G to jest inform, a więc Steven Gerrard jest zdolny tutaj do wszystkiego. Ogólnie próbowałem grać Stevenem Gerrardem i powiem wam, że spoko się gram tym zawodnikiem. No i w 13, prawie w 14 minucie mój zawodnik, nie wiem czy to był tutaj Lapin, lewy obrońca, ja nie wiem jak on się w ogóle znajduje w ataku, ale on jest naprawdę, ważne jest to, żeby każdy z zawodników umiał wykończyć akcję tak jak on, a nie każdy tak potrafi nawet, bo choćby nawet spojrzeć na De Silva, który w pewnych momentach nie potrafi nawet strzelić bramki, o czym będziecie mogli się przekonać zaraz. No dobra, mamy 45 minutę, jest 0-2, potem gramy już kolejne partie spotkania i Steven Gerrard, który dysponuje ogromnym strzałem, ogromnym huknięciem na bramkę, no strzelił, ale niestety nie trafił, skiwał tam, ale nie trafił niestety. No i tutaj głupia bramka padnie, ponieważ Blackman niepotrzebnie wyszedł, znaczy no to jest automatycznie i to jest FIFA i tutaj sam sobie to wychodzi, co mnie bardzo denerwuje. No i wyszedł i spotkanie kończy się 2-1, padła bramka z główki, naprawdę z dalekiej odległości, a więc z strzelcami tego spotkania był Lapin i Steven Gerrard i teraz nadeszła pora, aby kupić kolejnego zawodnika, tym razem z srebrnego, ale niestety serwery EA były tak zrypane, że wyszukiwało mi tylko srebrnych błyszczących, a więc postanowiłem, że weźmiemy sobie Pantilmona i ten zawodnik poczeka sobie przez dwie kolejki. No i grałem spotkanie z zawodnikiem, z przeciwnikiem, który miał, zobaczcie jak miał skład, praktycznie cała Barcelona, na prawym skrzydle miał jedynie Angela Di Maria, no i na lewym Inform Koke, a więc wydał ostro tej kasy. Jednak muszę wam powiedzieć, że to ja przeważałem na początku spotkania, jednak ale wiedziałem, że jeżeli skuszę się na to, by za daleko pójść w pole karne przeciwnika, to wiem, że to się odbije czkawką, no i stracę bramkę. I tak się właśnie stało, ponieważ tam chyba Lapin zawalił sprawę, no i przepuścił piłkę, ale miałem Ibe, nowego napastnika w moim zespole, który strzelił bramkę na 1-1 i to ogólnie była szybka odpowiedź na bramkę mojego przeciwnika. Ale to spotkanie było spotkaniem, gdzie kiedy ja strzeliłem, to gościu od razu musiał strzelić, no i strzelił bramkę Neymarem w 37 minucie i zrobiło się znowu nieprzyjemnie, jednak potem Ibe wybiega na pozycję, no i tutaj dostał chyba dobre podanie od Stevena Gerrarda, dobre wysunięcie i zamienił to podanie w gol. No to chyba nie był tutaj Steven Gerrard, to był kto inny chyba. No dobra, mniejsza z tym. No, jak wam mówiłem, Stevenem Gerrardem naprawdę kiwa się bardzo dobrze, ale kiedy Gostek ma w ataku Leo Messiego, Piqué, który gra fantastycznie główkami, no i tutaj wykorzystał swój potencjał, jeżeli chodzi o wzrost, no to wiadomo, że nie będzie tak łatwo. I do 80 minuty nawet szło mi dobrze, bo Ibe strzela, zaraz ustrzeli hat-tricka jeszcze w takim ciężkim spotkaniu, gdzie rating chyba zespołu był 86 albo 89. To jest naprawdę dużo. Skład, cena tego składu to myślę, że około 3 miliony albo więcej, bo nie wiem po ile teraz Leo Messi chodzi. No i tutaj ten, o którym przed chwilą mówiłem, strzela bramkę na 4-3 w 83 minucie, ale myślę, że gdybym grał z srebrnym, złotym składem, to myślę, żebym wygrał z tym Goskiem, ponieważ nie grał jakoś zarąbiście. No wiadomo, że jeżeli ma się znacznie lepszych zawodników od tych moich, a ja grałem brązowym i tak wielka pochwała dla mnie, bo grałem brązowymi, no miałem tylko jednego Stevena Gerrarda, który był warty 80 tysięcy, to tyle samo ile tam Iniesta albo Xavi.
a więc no to jest tyle co nic. No i gram kolejne spotkanie, widać, że gościu tutaj preferuje bardziej taką zagraniczną, gdzieś oddaloną ligę. No miał na bramce Joe Harta, który spisuje się naprawdę fenomenalnie w bramce, jest naprawdę dla mnie uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy, jeżeli chodzi o Ultimate Team, no i wyszło mu to na dobre, bo w 21 minucie strzelę mi bramkę na 0-1, aczkolwiek ja bardziej atakowałem, ale wiedziałem, że mam Stevena Gerrarda, na którego stać na wiele. No i on to zaraz dokona, ponieważ za niedługo będziemy mieli rzut karny, który Steven Gerrard zamieni na gol. Ale musi to poprzedzić jeszcze parę zmarnowanych sytuacji. Tutaj możecie zobaczyć zmarnowaną akcję De Silva, który nie trafił. O, tutaj będzie rzut karny. No i tutaj był faul, chyba Joe Hart nawet faulował, no i Steven Gerrard podchodzi do rzutu karnego, zmieniłem mu numer na koszulce na numer 8, bo grał z numerem 21, no i strzela bramkę na 1-1, czyli strzela drugą bramkę w tym spotkaniu, ale potem De Silva dostaje doskonałe podanie, jednak tej sytuacji nie wykorzystuje, bo Joe Hart to jest naprawdę mega ściana. Potem Steven Gerrard jeszcze próbował jakoś tak finezyjnie, ale gdyby nie obrońca, to może coś byłoby z tej sytuacji. Potem zobaczcie tutaj, Marco Lopez podaje do Stevena Gerrarda, szkoda, mogłem chyba bardziej lobować albo coś takiego. Ogólnie pan Tillman spisuje się nawet spoko u mnie w bramce. O, tutaj będzie fajna bramka gdzieś z daleka, gdzie przełamało ręce Joe Hartowi, a więc mamy 2-1. Spójrzcie jeszcze raz, jak ósemka, kapitan mojego zespołu, wpisuje się na listę strzelców po raz drugi w tym zespole. A więc Steven Gerrard jest naprawdę bardzo fajny. Ale wracając jeszcze do Paltimona, to nawet spoko broni, lepiej chyba niż Blackman, aczkolwiek Blackman także fajnie bronił. Nie miałem do niego żadnych... Nie mogłem mu nic zarzucić, ponieważ był to brązowy błyszczący. No i tylko to, że po prostu jestem trochę wkurzony na te serwery EA, bo gdyby nie to, no to myślę, że miałbym tego srebrnego zwykłego, a tak to musiałem sobie zamienić na srebrnego błyszczącego, na Paltimona. Mamy 3-1, Steven Gerrard tam też strzelił bramkę, ale potem jeszcze w 69 minucie Gostek strzelił mi bramkę na 3-2 z rzutu rożnego. Tutaj będzie także fajna bramka, ponieważ Marco Lopez podaje do Stevena Gerrarda, a ten jakoś tak fajnie skiwał, no i strzelił z lewej nogi, a więc mamy 4-2 w 75 minucie i wskazuje wszystko na to, że sobie ulepszymy kolejnego zawodnika, że kupimy kolejnego zawodnika. Będzie to lewy obrońca, ale to jeszcze za chwilkę, ponieważ jeszcze będzie jeszcze jedna bramka Marco Lopeza, który jest naprawdę bardzo szybki. On mi przypomina tak stylem Barcelony, ponieważ tą piłkę trzyma blisko siebie, umie fajnie podawać, jest szybki. On mi przypomina takiego Iniesta, Xaviego, Leo Messiego może nie, ale no coś w tym stylu ma. 4 bramki Stevena Gerrarda to jest naprawdę bardzo dużo, a jeszcze do tego dorzucił Marco Lopez, a więc spora na kolejny upgrade w moim zespole. Będzie to lewy obrońca, już wam mówię, kto to będzie. Będzie to Olson, Szwed, który ma 84 pace'a, tak więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego i cześć.